Siemano moi drodzy, półtora miesiąca przerwy, trzeci raz zaczynam ten odcinek, nie wiem czy dojdziemy do czegoś, żebym wam w końcu dała radę jakiekolwiek informacje przekazać. Wszystkiego dobrego w nowym roku, to przede wszystkim, bo dzisiaj jest 1 stycznia. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, za wszystkie życzenia i powrotu do zdrowia i noworoczne i świąteczne. Wpadłam tutaj dzisiaj parę słów powiedzieć, co tu się wydarzyło pod koniec roku, żeby was po pierwsze uspokoić i po drugie też trochę wytłumaczyć jaka jest sytuacja. Tak się złożyło, że mój stan zdrowia się delikatnie mówiąc się rozchwiał, trochę moje ciało się poddało i musieliśmy zrobić przerwę. Przez 2 tygodnie ostatnie nie działał sklep, nie było żadnych publikacji, tutaj nie było filmów, Instagram też, że tak powiem, leżał. Także bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie dobre słowa i życzenia. Co prawda z opóźnieniem, ale wszystko do mnie dotarło, także naprawdę na maksa to doceniam. Już teraz czuję się lepiej, jestem otoczona kochającymi ludźmi, im 3 psy pomagają, także na pewno za chwilę już będzie wszystko idealnie. Poza tym, że było po prostu bardzo, bardzo dużo stresu i też fizycznie trochę nie wyrobiłam, to przytrafiła nam się jeszcze przeprowadzka, 2 remonty jednocześnie, wszystko mi się w firmie pozmieniało, także naprawdę jest, to był taki mega kocioł i myślałam, że jestem w stanie tak się naprawdę spiąć i przez to przebrnąć jak taran. Niestety ściana się okazała trochę grubsza, no i tak się właśnie to wszystko poukładało, że musiałam zrobić te 2 tygodnie przerwy. Teraz, czyli od dzisiaj, od 1 stycznia sklep już działa normalnie, nie będzie jeszcze na razie takich ogromnych tych partii produkcyjnych, bo tak jak wspominałam wam parę razy na Instagramie wcześniej, że już mam pomoc, ale jeszcze produkcja cały czas jest tylko moja, więc dajcie mi trochę czasu, żebym się tak rozkręciła i wtedy będzie sklep uzupełniony na stałe. Teraz będę wrzucać tyle, ile uda mi się przygotować. Tak jak mówię, dzisiaj już wszystko działa, tylko że jeszcze to, tak jak wspomniałam przed sekundą, pomalutku. Sorry za moje zamotane wypowiedzi, ale naprawdę, 1,5 miesiąca przerwy w nagrywaniu, ja już mam wrażenie, że nie wiem jak to robić. Muszę się nauczyć od nowa. Jeśli chodzi o produkty z tej oferty limitowanej, którą sobie wykombinowałam jakoś w mózgu moim, to była kolekcja 3 kosmetyków dla mnie, dla moich przyjaciół, których prawdopodobnie pewnie nikt nie będzie chciał kupić, ale okazało się, że jednak je kochacie, więc z racji tego, że raz, że były luki tam na początku grudnia w sprzedaży, bo nie zdążałam z produkcją, a dwa, że te 2 tygodnie sklep był zamknięty, to przedłużam to. Jeszcze się waham, czy wprowadzić na stałe te kosmetyki do oferty, czy zostawić jako taką edycję zimową. Przez cały styczeń jeszcze na pewno będą dostępne. Jakie jest wasze zdanie na ten temat, to bardzo proszę dajcie mi znać. Napiszcie w komentarzu, czy zostawić je na stałe, czy nie. I ja tam rozważę pod tym kątem i zobaczymy, co z tym będzie dalej. Na razie jeszcze będziemy je produkować, bo tak jak mówię, wiem, że trochę nawaliłam. W kwestii nowości, to bardzo proszę o cierpliwość. W tym roku nie będziemy tak aż zasuwać, jak w ubiegłym. Trochę wolniej. To po prostu wszystko będzie się działo trochę wolniej. Mamy trochę zmian dotyczących YouTube'a. Już sobie rozpisałam, z racji, że było 1,5 miesiąca przerwy i wróciła mi taka mega chęć do nagrywania i miałam parę nowych pomysłów. Rozpisałam sobie taką, nazwijmy to, ramówkę na 2020. Podzieliłam sobie moje filmy na jakieś takie różne, no nie wiem jak to nazwać, no będą takie programy i w ramach tych programów będą odcinki. Już tutaj mam wszystko elegancko rozpisane, cały zeszyt już zdążyłam zasmarować w tym czasie, jak była przerwa, więc filmy będą się pojawiały bardzo, bardzo różne, trochę nowych takich pomysłów, formatów pododawałam, także myślę, że ciekawe rzeczy dla was się szykują. Odchodzę na razie od tego grafiku publikacji dokładnie w te same dni tygodnia, 2 razy w tygodniu, bo może uda mi się zrobić tak, żeby było tych odcinków trochę więcej, jeżeli na to mi czas pozwoli i wszystko się uda tak zorganizować, jak sobie to zaplanowałam. Bardzo dużo ciekawych materiałów, część już tutaj nagrywałam wcześniej, więc jestem przygotowana. Za chwileczkę będzie się to wszystko pojawiało znowu tak w miarę płynnie, tylko niekoniecznie w te same dni tygodnia. Na pewno będą też pytania, co z tym konkursowym kalendarzem adwentowym, który w tym roku odwaliłam na Instagramie. Ktoś mi zasugerował chyba, nie wiem, 2. czy 3. dnia, jak były pod rząd konkursy, że no odprawię kalendarz adwentowy. Mówię, genialnie, trzeba było zrobić to już dawno, ale że no niestety choroba mnie zmogła i musiałam sobie to odpuścić, a nagród wam kupiłam bardzo, bardzo dużo, więc postanowiłam, że zamiast takiego kalendarza adwentowego to będzie mi styczeń niespodzianek i od dzisiaj, od 1 stycznia będą wpadały na
Instagramie konkursy. Każdego dnia jeden, aż do 31 stycznia, więc myślę, że tutaj nie będziecie tacy strasznie pokrzywdzeni, to się po prostu wszystko trochę odroczyło w czasie. Teraz tak patrzę jeszcze na moje notatki, że to już jest chyba tyle z takich rzeczy, które miałam wam dzisiaj do przekazania. Nie będzie żadnych super żarcików, ani bloopersów na koniec, ani też nie mam sucharów i innych rzeczy, bo po prostu jestem jeszcze nieprzygotowana i pomału dochodzę do formy, ale liczę, że jakoś dobrniemy razem. Dzięki jeszcze raz naprawdę za te wszystkie wiadomości, bo to było mega budujące. Życzę wam wszystkim cudownego tygodnia. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, to napiszcie w komentarzu. Postaram się na tyle, na ile dam radę odpowiedzieć. I w następnym odcinku, to już się zobaczymy, pewnie moim normalnym. Może jeszcze mam jakieś denko z ubiegłego roku, z tamtego starego mieszkania, to jeszcze czegoś takiego możecie się spodziewać. I mam nadzieję, że to będzie bardzo, bardzo niedługo. Cudownego nowego roku i do zobaczenia następnym razem. Na razie!